Dzień dobry, drogie dźwiaki. Dzisiaj przyszłam do Was z taką misją krótkiego filmu instruktażowego. Nie wiem, jak w moim wykonaniu uda się misja krótki film, no ale postaram się streszczać i nie mówić za dużo. A mianowicie, film pod tytułem Ażurowa kostka. Wszystko się zaczęło od gazety FAM numer 272. To jest ta gazeta z tą pierwszą okładką, bardzo wiosenną. I w tej gazecie jest wzór, który model numer 10, który, no tak można powiedzieć, swoją prostotą i tym, jak jest, porwał mnie bardzo. Jest to włóczka Amira tutaj użyta. Wzór według mnie nadaje się dla osoby początkującej, dla zaawansowanej, dla każdego. Jest prosty i już zrobiłam tutaj kilka próbek z różnych włóczek. Odłożę na chwilkę książkę i pokażę Wam w momencie, kiedy ten wzór zawładnął moim sercem. Nie miałam pod ręką Amiry i miałam włóczkę Baby Alpaka 70. Jest to maleńka próbeczka, takie posmakowanie, jak ten wzór się układa. Na tej włóczce dzierganej na drutach numer 4 on tak bardzo nie jest widoczny, a na Amirze no, prezentuje się już konkretnie. Już Wam tu pokazuję. Amira w kolorze turkusowym. Amira jest włóczką bawełnianą, przeznaczoną na grube druty i to przechodzenie tego jerseyu prawego, lewego i pomiędzy te narzuty, no bardzo mi się spodobało. Jeżeli mi się spodobało, to sobie pomyślałam, że pokażę Wam na filmiku, jak to zrobić, może też ktoś jeszcze skorzysta. Więc przechodzimy do konkretów. Wzór, ilość oczek użyta do w dzianinie musi być podzielna przez 6 plus 2 oczka. Ja teraz mam na drutach, na druty numer 5,5 włóczką Amira, czyli tą taką grubą, bawełnianą włóczką, nabrałam 20 oczek. I no i zaczynamy. Całość do zapamiętania to jest 8 rzędów i w tych 8 rzędach rzędy parzyste, czyli 2., 4., 6. i 8, przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutów, a narzuty przerabiamy na prawo. No to tak, żeby już nie mówić za dużo, a po prostu działamy. Czyli tak, oczko brzegowe. Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym, następnie mamy oczko prawe, następnie mamy narzut i tutaj przerabiamy 2 oczka razem na prawo. Następnie zaraz obok siebie musi nastąpić jedno przeciągnięcie, czyli jedno oczko przekładam bez przerobienia, następne oczko na prawo i to przełożone bez przerabiania przeciągam przez to przerobione. Robię narzut. Mamy teraz 2 oczka lewe. Mamy teraz narzut. Mamy 2 oczka razem na prawo. Mamy jedno przeciągnięcie, czyli oczko przekładam, następne oczko na prawo i przeciągam sobie. Mamy narzut, mamy 2 oczka lewe, mamy narzut, mamy 2 oczka na prawo, później mamy przeciągnięcie, narzut i oczko brzegowe. Lecimy dalej z naszą robótką. Narzuty przerabiamy na prawo, więc mamy tutaj narzut. Mamy 2 oczka na lewo, mamy narzut, mamy teraz 2 prawe, mamy narzut, który przerabiamy na prawo. Mamy 2 oczka lewe, mamy tutaj 4 oczka, łącznie razem z tymi dwoma narzutami będzie na prawo, czyli 4 prawe, 2 lewe, 1 prawe, bo to jest narzut, 1 lewe i oczko brzegowe.
Lecimy dalej. Teraz będziemy w rzędzie trzecim. W rzędzie trzecim utrwalamy swoją kostkę, czyli ta kosteczka jest utrwalona, czyli można powiedzieć, nic się nie zmienia, przerabiamy sobie oczka tak, jak schodzą z drutów, czyli lewe na lewo, prawe na prawo. I lecimy. Lecimy z tym rzędem. Czyli tak, tu będą cztery lewe, dwa prawe, to robię szybko, bo tutaj się nic nie zmienia. Cztery lewe, cztery lewe, dwa prawe, jedno lewe i brzegowe. Jestem teraz w rzędzie lewym, czyli powrotnym, czyli przerabiam tak, jak schodzą z drutów. Nic nie kombinuję, nic nie zmieniam, czyli po prostu chwilkę szybko pomacham drutami. To są cztery prawe, dwa lewe. I tak do końca rzędu. Tak, mamy tutaj rząd skończony. W tym rzędzie, w rzędzie numer 5, przystępujemy do, od razu po oczku brzegowym, robimy jedno przeciągnięcie. Czyli oczko zdjęłam, następne na prawo, a później to przerobione przeciągam przez to zdjęte. I teraz tak, po tym mamy jeden narzut. I tutaj zobaczcie, tutaj gdzie była ten sekcja jerseyowa, tych dwóch oczek, które są jerseyem prawym, teraz zamieniają nam się w tej naszej kostce, jako oczka lewe będą. A jeżeli tu się zamieniły na te oczka lewe, to musimy zrobić jeden narzut i musimy tutaj zrobić dwa oczka razem na prawo. A tutaj musimy zrobić przeciągnięcie. Mam, czyli teraz robię narzut. Miałam sekcję oczek prawych, to tutaj, jako że zmienia się nam kostka, muszą nastąpić oczka lewe. Mamy tutaj narzut, dwa oczka razem na prawo, jedno przeciągnięcie. Po tym przeciągnięciu mamy narzut, dwa oczka lewe. Jeżeli na przykład dziergałybyśmy szalik tym wzorem, to dobrze by było zrobić sobie po bokach po parę oczek na przykład ścieku francuskiego. I tutaj robię narzut. Tutaj mam, tu gdzieś mi umknęło jedno oczko. Zaraz je. I robimy dwa oczka razem na prawo. No i mamy tutaj rząd numer 5, jest zakończony. W rzędzie numer 6, czyli w rzędzie parzystym, zobaczcie, ten wzór bardzo ładnie wygląda również po lewej stronie. W rzędzie parzystym oczka przerabiamy tak, jak schodzą z drutów, a narzuty na prawo. To mamy tak. Jako tutaj miałyśmy narzut, to jest oczko prawe. Już lecimy dalej. Teraz mamy dwa lewe, cztery prawe będą, dwa, trzy i cztery, dwa lewe, cztery prawe, raz, dwa, trzy i cztery i jedno lewe i brzegowe. I teraz przystępujemy do rzędu numer 7. Który jest rzędem utrwalającym naszą kostkę. Czyli nie robimy narzutów, tutaj nie będzie narzutów, tutaj oczka przerabiamy tak, jak schodzą nam z drutów. Oczko prawe, cztery oczka lewe, dwa, trzy i cztery. Tu muszę troszkę niteczki sobie odwinąć. Tutaj mamy dwa oczka prawe, cztery oczka lewe, dwa, 3 i 4, 2 oczka prawe, mam, 4 oczka lewe, raz, 2, 3 i 4, 1 oczko prawe i oczko brzegowe. Przystępuję do rzędu numer 8, czyli ostatniego rzędu w powtarzalności motywu na wysokość.
i w tym rzędzie nic się nie zmienia, czyli robimy tak, jak schodzą z drutów. Brzegowe, oczko lewe, teraz będą cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Dwa oczka lewe, cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Dwa oczka lewe, raz i dwa. Teraz będą cztery prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. I mamy tutaj oczko lewe i oczko brzegowe. Odwracam robótkę. Osiem rzędów zostało przerobionych. Już pokazuję Wam, jak to wygląda na wysokość. Zobaczcie, jak się mocno to ponapina, to widać dokładnie te dziurki pomiędzy krateczkami, dlatego ja to tak nazwałam ażurowa kratka, ponieważ tutaj mamy jersey lewy, tak jakby utkane, a tu mamy jersey prawy, tutaj jersey lewy, one się zmieniają, a to wszystko się dzieje pomiędzy narzutami. Autor przepisu z gazety FAM na ten sweterek, który widziałyście, przewidział na rozmiar SM 9 motków włóczki Amira i na taki przód, tył do nabrania 86 oczek na druty numer 6. Ja myślę, że jeżeli dziergamy luźno, to tych oczek można nabrać, ponieważ jest to gruba włóczka, około 80 oczek na jedną część. Mam nadzieję, że wzorek Wam się spodobał, że go wykorzystacie w jakichś dzianinach i oczywiście po tych 8 rzędach znów wracamy do rzędu numer 1, do rzędu numer 2 i tak dalej. Powtarzamy sekwencję wzoru na wysokość. Zostawcie informacje w komentarzach, czy Wam się wzorek przyda, czy nie, czy się podoba, czy nie. Zawsze to jest pewna informacja zwrotna od Was, że było ok. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.